Słuchajcie, o tym hicie muszę wam dwa słowa opowiedzieć. A druga sprawa to ceny wynajmu tutaj w tej wypożyczalni są mega, mega, mega wysokie. W tej wypożyczalni coś się chyba dupie poprzewracało. Wieczorem też fajny tu jest klimat, no bo wiadomo, to wszystko jest oświetlone, po bokach też wszystko się świeci, więc ta ulica naprzeciwko prawie 800 zł od osoby, a ma się w tym tylko jedzenie. W formie bufetu co prawda, ale tylko w godzinach od 7 do 10 wieczór. Siemaneczko, siemaneczko. Witajcie w nowym vlogu. Fajnie, że wpadliście do nas samego rana o 7 na kawkę. Sobie nie myślcie, że my tutaj śpimy do 8, 9, 10, a później nic nie robimy. Tylko 6.50 budzi dzwonek, znaczy alarm. Wstajemy i działamy. Dzisiaj pogoda taka, no taka fajna pogoda, bo przynajmniej wychodzi się z pokoju, to tak jest fajnie, rzeźko, można sobie w samych majteczkach kawkę rano wypić i popatrzeć tutaj, co tu za oknem jest, a za oknem dużo, dużo, dużo roślinności. Tak właśnie siedzimy i gadamy o tym, że bardzo tutaj jest dużo takich różnych roślinek przed nami. Mamy tutaj na przykład, kurczę, banany, tutaj jakieś drzewa różne, za chwilę papaje, za chwilę tam jakieś bluszcze w daleko, daleko. Dużo krzaków, tam obok tych bluszczy znowu coś inne. Tutaj mamy jakieś jedne drzewa, na tych drzewach jakieś liście z innych roślin. Drzewa, no co? Rosną sobie jakieś liście na tych drzewach. No jakieś rośliny tutaj takie oplątują te drzewa, widzicie, z takimi liściami. Tam obok są jakieś inne, takie podobne liście, ale jakieś ciemniejsze. Tam w ogóle kawałek dalej paprotki rosną. Tutaj po lewej zaraz znowuż jakieś inne drzewka takie. No i tak się ciągnie, a to góra się dopiero zaczyna i tu strasznie jest takie, zobaczcie, jak tu jest gęsto. To nawet by się nie dało przejść, tak jest gęsto. No tutaj rośliny opanowały tą górę i w ogóle nie tylko tą. Ale w ogóle cały czas też nas zastanawia, co to jest? Co to za jakaś tutaj blaszana chatka? Co to jest? No nie, nie, no na pewno, no kiedyś może ktoś tu coś mieszkał. No, ale teraz już na pewno jest to opuszczone, ale no, zostały takie blaszki. No moja kawka jest już pusta, no ja szybko piję kawę, robię dwa łyki i kawy nie ma. Właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego w ogóle Mateuszowi robię kawę rano. A? Zawsze jak się pytam, Mateusz, chcesz kawę? On nigdy nie chce, mówi, nie, łyka tylko od ciebie. Że Matejego łyk to jest pół mojej kawy, więc ja mu robię taki łyka w filiżance i wtedy przynajmniej swoją ciebie mam całą. Tutaj z drugiej strony też jakieś różne drzewka, takie wysokie, no i tutaj sięgające prawie że do balkonu, też takie fajne. Myślałam, że to są juki, bo tutaj gdzie też rosną takie, wiesz, juki, jak aha, w domu mamy. Aha. No. Szukam, wypatruję pokrzyw, ale w sumie chyba nie widzę, chyba nie ma tutaj pokrzyw, przynajmniej tutaj w okolicy naszej tego domu. A Dorota jeszcze upatrzyła jakieś czerwone truskawki na tym drzewie. Nie wiem, co to jest, ale no takie rośnie coś sobie na tym drzewku. Jakieś, nie wiem, co to jest. No, takie coś. Emi, co ty to wcinasz z samego rana? Banana z ananasem. Banana z ananasem? Dobrze smakuje? Tutaj kucharka co robi? Banana z ananasem. Nie, ja robię papaję z ananasem i banana tobie jemy. A ja też chcę papaję. Papaja, banan, ananas. A patrzcie, jak już banan taki już trochę starkawy. Starkawy, ale bardzo, bardzo, no stary, no taki. Ale smakuje bardzo dobrze. I to ogromne, co ostatnio kupiłem, awokado. Właśnie, trzeba je dojeść. Tu jeszcze chciałem coś pokazać. Czekaj, tu coś jest? Czy nie ma nic? O, tu został tylko ryż. A to czyje jest zdanie, Dora? To jest moje pomieszane z Emmy. A co tu było? Ja miałam chickena z bambusem. A, z bambusem. A tu jest moje, tak? Tu no jest moje, a to jest chicken czy pork? To jest chicken basil. To moje, to jest chicken? Mhm. Tylko taki drobny. Chicken. No to jest chicken basil leaf. Znaczy no. Chicken basil leaf. No zmielony. Takie coś z jajkiem na górze. Ten, wzięłam stopień ostrości 25%, ale myślę, że tak jest jakieś 50%. Tak? Ostre? No. A. Ale co wzięłam bez ostrego, no to nawet jakoś mi się udało. Emi, miałaś ostre? Nie? To dobrze. Dobra, zaraz to muszę popróbować. Co tu jest? A tu jeszcze mamy takie orzeszki. Jemy je często. Gumy. Oj, kropelki. Krople walerianowe. A to takie na wszelki wypadek. Ja mam jak z Mateuszem. Oj, pura woda. Najlepsza woda, pura.
pura. Kupujcie wodę purę, jak jesteście w Tajlandii, bo to jest mineralna, 100% mineral water, dobra woda. To są to jedne butelki, a te butelki Dora to co, to już są po odmrożeniu? Mhm. A, pamiętacie? A, te już też są po odmrożeniu, tylko już takie ciepłe, a te są świeżo po odmrożeniu. Najpierw mrozimy, później pijemy. Chcesz powiedzieć, co? Że jak zamawiamy 6 wód, to przychodzi 8. No, ostatnio jest taka jakaś promocja czy coś. Znaczy, no tak często nawet było, nie? Że zamawialiśmy zgrzewkę wody, 6 wód, a przychodzi 8. Tu woda, tam woda, tu 3 wody, tu 3 wody, ale wody... Pokaż jeszcze, jaką ja mam. Zamawiać 4 razy. Ja mam taką. A, jeszcze Emi ma taką wodę. No. To jest H2O. No to właśnie, H2O to jest woda. I czosnek z miodem i z cytryną. Na wszelki wypadek. I majonez. A tutaj jeszcze mamy takie dodatki papryczkowe, ładne, do dań z limonką. I to jest takie z sosem właśnie chyba takim jakimś. I to jest bardzo słone. Nie, to jest... Słone to jest, wiesz jakie to słone? Są jakieś muszelki, są w ogóle kawałki papryczek i limonkowe. Mhm. Czyli ostro, słono, kwaśne. Przygotowania na wyjście na dzisiejszy wieczór trwają. Prasowanie, prostowanie, w sumie też prasowanie, tylko włosów. Ja piernikam. Emma, jesteś gotowa na podbój, patong? Co to znaczy? Co to znaczy? No podbić patong to znaczy po prostu iść na miasto i dobrze się tam bawić na tym mieście. Czyli pozwiedzać coś, nie. Iść coś zjeść, iść gdzieś się napić. Nie. Pozwiedzać, nie? Nie. To iść na przykład na plażę. Mm-mm. Nie? A co? Do prababci. A, do prababci. Pochuśtać się na huśtawce. Tak. Bo ja mama prababcie, na drzewo mówi prababcia. Jak tam twoje paznokietki pomalowane? Drzewo, tylko prawdziwe prawda. A tak tylko na biało? Jak tam przeźroczysto? Na biało. Jezu, jakie wy odszczelone wszystkie. Tak jak i ja. Wszystkie. Wszystkie. Dobra, idziemy. Jedziemy. Idziemy. Trzeba uważać, bo tutaj pan z taką wielką kosą chodzi. Jak ktoś jest niegrzeczny, to ścina łeb przy samej szyi. Kurde, uwaga, nas przejadą. Kurde, pogoda taka trochę niepewna, chyba parasolki by nam się przydały na później. No właśnie tak bardzo delikatnie, no ale no nic, najwyżej wrócimy, jak przestanie padać. Ej, patrzcie jaka bryka, o ja pierdziele, Emi, patrz jaka Yamaha, Phuket, coś tam klap. Single Club chyba, Phuket Single Club. Co tam? Sprawdzasz? Normalnie ceny tam były. Tak? 80-90. O! No to chyba musimy tu wpaść, zobaczyć, bo nawet często tu jest dużo ludzi. Ej, no piękny ogródek, co? Ej, taką działeczkę sobie tutaj kupić na patong, fajnie by było, nie? Ale by była piękna działka. Zrobić sobie basen. No. Ale by było pięknie. Grubo. Właśnie przechodzimy obok Ibis Hotel. Jest to taki dość spoko hotel. Jeden z tańszych hoteli, który znajduje się blisko plaży i spaliśmy w nim 2 lata temu. Polecam ten hotel tylko jakby ze względów takich, że no właśnie mówię, no jest tani, nie jest zły i blisko plaży. Ibis Hotel, Patong. Blisko plaży, ale też już w sumie blisko miasta, także dość dobra lokalizacja. Zatrzymaliśmy się przy takim małym warzywniaku. Jak się mówi na sklep, gdzie są owoce się sprzedaje, a nie ma warzyw? To nie jest warzywniak, to co, owocniak? Ja się już wczoraj zastanawiałem nad tym. Po angielsku to jest chyba fruit shop. Fruit shop? Po polsku nie wiem. Po polsku po prostu jest warzywniak i tam są owoce i warzywa. No właśnie, to dobra, to w warzywniaku się zatrzymaliśmy, tylko warzyw nie ma. Bo mamy ochotę na kokosa, taki duży kokos. Kurde, ciekawe ile kosztuje, ale raczej tanio tu jest, bo za 2 takie duże banany 20 batów, a 20 batów to jest tylko 2,60, więc po złoty 30 banan to chyba dobra cena. No i kokosy bardzo duże, spróbujemy. Kokos jest naprawdę ogromny i kosztował tylko 40 batów, to jest 5 zł. Jedynie co, to tylko nie jest bardzo zimny, taki jaki bym chciał, ale bardzo dobry, nie Musia? Dobry? Kwaśny. No. Tak, napisz tak więcej. Bardzo dobry. Tak po języku jeździ. Pan się pyta, czy jesteśmy już tutaj drugi raz, bo mówi, że nas pamięta. No kurde, no
My go tak nie pamiętamy, ja go tak też nie za bardzo pamiętam, ale on mówi, że nas pamięta. Jak go zobaczyłam, to już sobie znajomy, ale to nieraz się tak patrzy na koło i tak mi się wydaje, że jakiś taki znajomy, a... Tylko tak. Ciągle po rusku do nas. Spasiba, spasiba, do swidania i te sprawy, bo teraz tutaj dużo. Zawsze było. No właśnie, zawsze było dużo, ale teraz właśnie znowu dużo przyjechało, bo w zeszłym roku, jak byliśmy, no to nie było dużo, bo raczej nie wiem co, chyba nie mogli z kraju wylecieć czy coś, ale teraz już mogą, no to tutaj przylatują. A myśmy wczoraj widzieli na Flight Radar samolot lecący z Rosji przez Polskę, gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, że co, że już tak normalnie mogą latać samoloty z Rosji po Polsce, sobie tako na przykład, tak omijał Ukrainę co prawda, ale przez Polskę leciał bez problemu. Teraz przechodzimy obok hotelu Graceland. Jest właśnie jeszcze trochę bliżej plaży niż Ibis. No ale to Ibis tutaj do Gracelanda równać się nie może. To jest 5 gwiazdek. Graceland zdecydowanie 5 gwiazdek i znajduje się przy samej plaży, bo tutaj już jest właśnie morze. A Ibis jeszcze jest jakieś 200-300 metrów stąd. Idziemy dzisiaj między hotelami, dlatego że jest tutaj chodnik i nie ma takiego dużego ruchu. Dlatego fajnie się tędy idzie i dlatego właśnie wybraliśmy tą drogę. A jeszcze tak. Taka jedna ciekawostka. Przejdziemy sobie teraz przez ulicę, bo właśnie znajdujemy się na najlepszym odcinku plaży i morza, gdzie są najładniejsze palmy i gdzie jest najczystsza woda i gdzie po prostu jest tak najprzyjemniej. I to miejsce lubimy najbardziej, dlatego właśnie sobie tutaj przejdziemy. A właśnie to jest naprzeciwko Gracelanda. Tutaj Phuket Graceland, a tam się idzie do Ibisa. Dobra, to idźmy tędy. Ale ci ogromne fale. Kurde, ale pięknie to wygląda na żywo. Bardzo dużo ludzi obecnie jest w Patong. Bardzo dużo turystów w tym roku, w tym sezonie. No już zaczyna się zdecydowanie high season. Wszystkie tutaj street foody przy plaży już pootwierane. Dużo ludzi. Fajnie, no biznes kwitnie. To mi się podoba, to mi się podoba. O jacie. Ale ładna papuszka, ale ładna, kolorowa. Ale ci fale, ja pierdzielę. Ciekawe czemu. Odpływ, a fale duże. Kurczaczki, to. Owocki, o tutaj 50 batów za kokosa. Piwko, nie piwko. No dobra, wszystko jest. Pięknie te palmy wyglądają. Wow. Czadowo, The Harbor. Ale piękne palmy. Emi, to jest chyba największy parking skuterowy na plaży, co? Ciągnie się i ciągnie. Jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Trzy rzędy. A w sumie tutaj jeszcze czwarty. No. Jeszcze czwarty. No tutaj jest mnóstwo skuterów. Ale właśnie przynajmniej z zaparkowaniem skuterów nie ma tutaj problemu, a żeby zaparkować samochód, to delikatnie graniczy to z cudem. Kurde, jak byliśmy tutaj pół roku temu, to nawet boisk nie było do siatki. A teraz nie dość, że są dwa, to jeszcze tyle ludzi, ale turystów się zjechało na ten sezon zimowy. Dzieje się, dużo się dzieje. Co prawda idziemy do restauracji, ale Emi mówi, że ona chce gire z kurczaka i nic ją to nie obchodzi. Tylko jest Emusia zawiedziona, bo nie ma jej huśtawki. Zlikwidowali jej huśtawkę, na której się huśtała. Jak oni mogli zlikwidować jej huśtawkę? Dasz gryza tego kurczaka? Daj gryza tego kurczaka. Już ja bym się zdawiła. O Jezu, dobra, to zjem chociaż jak piesek te chrząstki.